Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem John Lagowi, to jest kolejny Tajwan, bo odcinek z symulatora SnowRunner. Tak, dzisiaj będziemy grać SnowRunnera, to będzie pierwszy Tajwan odcinek tego właśnie symulatora. Coś mi się nie tak się dostało z mikrofonem, już postaram się. Naprawić, żeby wam nie przycinało tego, co ja. Tego, co ja mówię, teraz powinno być o wiele lepiej. Przynajmniej mam taką nadzieję, że będzie lepiej. Teraz jeszcze zobaczymy tutaj. O, teraz jest chyba. Powinno być w porządku. Dobra, teraz musi już być w porządku. Na pewno nie będzie już mnie przycinać. No nie zmienia to tylko, że dziwne rzeczy się dzieją. No nie powinny, nie? Nie powinny, a się dzieją, nie wiadomo czemu. Nie wiadomo czemu coś się dzieje, ale się tak dzieje. I cóż, musi lepiej zostać, nie? Dobra. Witam was jeszcze raz. W takim razie i klawisze mam teraz, zaczynamy jako odgrywkę SnowRunnera. Możliwe jedno, że ustawienia graficzne na ultra. Nie są na ultra. No ok, dobrze wybrać. Chyba mi się lepiej wybrać na ultra. Muzyka w menu była niepotrzebna, muszę ją wyłączyć, bo nie wiadomo, czy nie ma ptaków garskich, których bym może i nie chciał. No i dobrze, wczytało się. Co ja mam teraz robić? Coś chyba jeszcze te ustawienia są trochę zbyt wysokie, nie wiem. Co się teraz dzieje? To był ciekawy element na pewno. Dobrze, ale co ja mam teraz zrobić? Coś mi do niej pasuje. Żeby to nie była prawidłowa rozgrywka, no i znowu. A, nowa kampania. Dobrze, co zrobimy? Inaczej nie mogę polegać. Zobacz. I tak prawisz, to jest pewne kontynuacji, bo zastosowałem kierownicę. No. Ostatnio powoli dała nam się połowę znać i potrzebujemy więcej pomocy, mi się naprawić do zadania mimo zgody naszej wędrowy podczas rzekę.
Najpierw trzeba znaleźć wieżę obserwacyjną, rozejrzeć się po okolicy, potem samochód. No potem będzie można dojść do garażu. Rozumiem. Lokacja mi się spuszcza. Teraz mogę jechać, nie? Czym tu jest mapa? Gdzie ja jestem? A tu jestem, czyli na moim życiu będę jechał. A nie, co to? No, widzę, że się coś złego dzieje ze sterowaniem tam kierownicy. Biegi, żuraw. Rzecz, moja kierownica chce sterować. No, no. O, chodź się zaznacza. No dobrze. Mamy zaznaczony nasz punkt. To jest mi też z tymi kratkami na sekundę, nie rozumiem tego. Jeszcze raz zobaczmy. No w teorii powinno być dobrze. Czemu tak nie jest? Nie wiem. Dobrze, no mogę takie rzeczy zrobić. To sterowanie mnie denerwuje. Nie, no już wysokie ustawienia graficzne, jeśli chodzi o... Już się chyba nie przygotowałem do tej transmisji, nie? Nie, to nie było to. Ambient jakieś wody.
Dobra, jedźmy do nigdzie, w końcu nie dojedziemy, nie? Wyposażona w napęd Audi. A, chciałem tam to zatwierdzić. Dobrze, mamy więc AWD. Dobra, wyłączmy AWD. I podróżujmy dalej. Mam tu ustawiony promień 900 stopni. Obrotu i jest ciekawe, jak to będzie wyglądać na tych wszystkich wersjach, nie? Na razie jest to dosyć ciekawe doznanie. O, wjeżdżamy na drogę zwykłą. Muszę driftem, panie, jak pan jedziesz? Ten samochód nie nadaje się do jazdy po drodze, nie? No widzicie, co się z nim dzieje? Co tu się wydarzyło, to nie zdradzi. No, nie może tak być. Różnych terenów, doświadczeni w pojazdach potrafią się poruszać. Okej. Ha, ha, ha. Ja sobie pojadę tędy. No, niebezpieczny poziom wody, nic się nie stanie, od razu mam AWD. No dobrze, można tankować, to jedziemy. Dobra, włącz tego AWD. Lekko gazu dajmy. Mówiłem lekko, dajmy gazu. O, on od razu szarp. Ja nie szarpię, ja delikatnie wciskam pedał gazu. No jednak automat spinta jeżdżyć, więc SnowRunnerze, a automat realny trochę się różnią. Dobra, przejechaliśmy przez Głodko. No widzę. Dobra, dojeżdżamy. Okej. Pod M-ką sobie możemy zobaczyć mapę, nie? Może się. I teraz tak, co my teraz byśmy chcieli? A, znaleźć jakiś pojazd nowy, nie? Znaleźć ciężarówkę. Dobra, wyłączymy sobie tego tego.
Dobra, gdzie jest ta nasza ciężarówka? O, tam, dobrze, to jedziemy. W takim razie. Do teraz jak tam do niej dojechać? Ona jest gdzieś tam, nie będziemy się może na przełajkać. No panie, co się panu dzieje? Nie jeszcze nie ogarniam do tej kamery. O oh, je! Yeah. Kamera pierwszoosobowa jest. I ja nic o tym nie wiedziałem. No, razem lepiej śmieć. Trochę boczkiem, ale... Aha, no to jest pomiędzy jedynką, a pod dwójką i trójką? Nie, nic nie. No dobrze, znajdź ciężarówkę. Nazwę mi ciężarówkę. Proszę, niech się podrożę, więc nie jest wyposażony w dodatki terenowe. Zostaje się on pewny, na głowiego błąd. I zmień handlu jest. Miej ciężarówkę. A zmień pojazd, a nie zmień ciężarówkę. Do menu i kontrakt. Jego to? Możeś ty nie irytuj mnie. On budował starego mostu włącz. Miejsce wskazuje magazyn, w którym odbierzesz, a to jest miejsce dostawy. Sienowanie EXO 1 do 1. Witam serdecznie. A co ty znajdziesz do pytania na koniec? No dobrze, gdzie my mamy ten magazyn? Nie, to chyba z tego co widzę. Nie chcę jechać tu, chcę jechać tu. Okej. No to jedziemy. A, hamulec ręczny. Dobra, gaz w podłogę i ruszamy, nie? A gdzie ja miałem w ogóle jechać? Gdzie drobne pytanie? Chyba w przeciwnym kierunku. I gdzie ja jestem? Panie... A, no rzeczywiście w przeciwnym kierunku miałem jechać. Co tam słychać u pana, panie Egzo? Już pan się pojawił na tej transmisji na żywo. YouTube'owo-twitchowej transmisji na żywo.
Na streamie widać czarny ekran? To żeś mnie teraz zaciekawił. Zaraz sobie zobaczymy. Na YouTube działa normalnie. Na Twitchu. Więc nie widać, chyba że coś się na Twitchu zepsuło. Anulowano pobieranie filmu, to błąd jakiś. Czemu jest błąd? Twitch mówi o błędzie. Błąd hashtag 1000. Dobra, zobaczymy. O co chodzi? Chyba, że jest to błąd na Twitchu, no nie. No i chyba jeszcze sprawia, że nie głowy, nie? No i Twitch odmawia posłuszeństwa, że nie chce pokazać. Super. Ale nie nabierze transmisji w podglądzie? Też będzie, czy też błąd? Też błąd? Tak, wyłączy przeglądarkę i uruchamia ponownie. Darmowa baza. Uwaga, zrajduje 20. No co tam się dzieje, nie wiem. Fajnie, że wszystko chwiliowe tutaj by chciało zrobić. Chociaż na nich widziałem prawidłowo. Anulowano pobieranie filmu. O to chodzi, panie Exxon?
Że cały czas jest anulowano pobieranie? Ale no, jakby było cały czas anulowane pobieranie, to by mnie tak trochę ładnie nie słyszał. O, dziękuję za to uprzedzenie, Egzo. Na podglądzie. Podglądzie z transmisji. Pokazuje co? Nie no, teraz nic się działa prawidłowo. Więc nie wiem, panie Izo, czemu nie widzisz transmisji? Tam mam nie anulowano pobieranie filmu, spróbuj ponownie. I nie wiem, o co chodzi z tym Twitchem. Szczerze. Nigdy Twitcha nie ogarnąłem do końca, szczerze mówiąc. Ale na YouTubie może pan zobaczyć, wszystko działa, powinno działać. No tam mam potwierdzenie. Z Twitcha w sumie nie wiem. A ja już chcę z tym obrane, że kierunkowskazy włączyć. To się nazywa sztuka. A, tu jakieś tam. Wyczepa stoi. A, mam podłączyć teraz tam przyczepę do... A, jest. Okej, zapomniałem, że tu... Lewy shift. A. Okej, nie, kiedyś się tego nauczę. Dziwny ten automat w tej grze naprawdę.
Byłem przyczepą, o. Fajnie. Czyli co, czyli teraz mam z przyczepą być. O Jezu, ta ciężarówka nie ma w ogóle żadnego promienia skrętu. Nie zmieszczę się. Super. Zarządzanie ładunkiem. No okej. No nie mam akurat żurawy. Dobrze, pod F-ką sobie załadujemy. Na przyczepie nie ma miejsc. Rozumiem. I zacznij teraz mam jechać do tego mostu, nie? Stary most jako miejsce wykonania zadania. Lecimy. A na terminie nie da się przewrócić. No cóż, szkoda. Z chęcią tę opcję właśnie teraz korzystał. I w tej ciężarówce się szybko podnosi przed ośmiu. Jak cię wciśnie pedał za bardzo. Wtedy nie chce jechać, nie ma dobrego dociążenia na przód. A promień skrętu też ten jakoś niezbyt realny, no ale... Niech już nie będzie. Taki jaki jest. Dobra, to nie ma co tankować, paliwa jest dużo. Nie jest jakieś błoto. No tak, przejeżdżaliśmy przez nie już. Dzisiaj. To ja tutaj delikatnie zjadłem, trzeba się obchodzić. Dobrze. Dobrze, jedziemy. Dostarcz na stary most metalowe welki. To tu chyba w lewo. No, jest stary most. I tam idzie. I rozładujemy sobie metalowe. A jeszcze tego. No jak to za mało ładunku? Na tej, na przyczepie mam. No jak rozładować rzeczy z przyczepy?